So it's pretty high mountain, yeah. It is pretty high. Ah, so that's why yesterday I also feel headache. Okay. I come to the Shiki. Yeah. Before that, I didn't feel that, but come to the Shiki town and I start to feel better headache. Well, yeah, I think so pressure. We are too high. Baku is the lowest town in the world, and suddenly we are in the mountain. Few hours, eh? It's crazy. It's crazy. I also mam takie ciśnienie tutaj na głowie w ogóle. I tak sobie rozkminiliśmy, że to chyba przez to, że taki przeskok wysokości po prostu nastąpił szybki i tak kurde, no boli mnie głowa tutaj z góry, tak jakby coś przyciskało mnie cały czas. No i co? Damy radę. Mm-hmm. I like this city, I really like it. O, wadiczka. Okay. And you think so this is the bus stop? Oh yeah. It look like, no? Uh-huh. Tu mamy znaki, gdzie mamy iść. Muzeum. Tyle zrozumiałem. No idziemy gdzieś dalej, prosto, no. Pan Saraj. Nie, sam. O, woda, fryzjer. Jaki duner. No, to jest też. O, jakie krzesełko na poczekanie. To jest chyba też bardzo takie, nie wiem, taka wizytówka Azerbejdżanu. Fryzjer i kebab. No. The barber and the kebab together. This is some kind of image of this country. I don't know why. And next of them is car wash. Oh. Widać mamy ścieżki, tak, trekkingowe, można śmigać sobie po górach. Historyka Central of Shekin. O, jaka piekarnia. Zobaczcie, akurat pani tam chlebek. O. I trzeba uważać na nogi. No, widzimy jak chlebek. O, what a smell. What the back. No, widzicie jakie budynki. Very pretty. A jakby ktoś nie wiedział, to Shekki to nie tylko miasto, ale kiedyś, bardzo dawno temu, Shekki było królestwem, tak? Yeah, they Shekki. Was their own kingdom and accidentally this Shekki kingdom was in the middle of the Silk Road. Yeah, yeah. Yeah, so this, all this merchant who carried this, all the silk and everything has to be stopped because of they have to be, have a break every 40 kilometer or something? 45. Yeah, because of the camel. Camel, yeah. They figure out camel can walk 45 kilometers. Per day. Yeah, per day. So they can build every stop for 45 kilometers, no? Mm-hmm. Yes, and yeah. It was in the middle, so that's why this, the Shekki kingdom is grow so much. Mm-hmm, mm-hmm. Oh, I was thinking it's the door, but it's the rear. Ah, easy. Oh, kupka sobie zajada. Ci ludzie muszą się z nas śmiać, że tak sobie chodzimy i kamerujemy krówki jakieś. To może być ten karawajsaraj. Zaraz zobaczymy. To wygląda właśnie na ten karawajsaraj, nie? It's some kind of hotel stop on this Silk Road, yes? Ale nie jesteśmy pewni, czy to już jest tu, ale zaraz zobaczymy. Ale to chyba był ten właśnie przystanek, gdzie tu wszyscy ci kupcowie tego szlaku jedwabnego się zatrzymywali. Tutaj mieli postój, żeby nakarmić swoje te kamele i tak dalej. Ale zaraz, ale zaraz. They're having some two caravansarai. This is lower and this is the other. Aha. No dobra. O, autobus jedzie. I ładniczka za nim. Tak, to jest jakieś mniejsze. Widzicie, z XVIII wieku jest ten budynek. To jest mały karawansaraj.
A tutaj będzie duży, to jest ten duży, this is this big one. I tu nawet można było się zatrzymać w tym hotelu, oni mają pokoje, tylko nie znajdziesz ich na Bookingu czy na Airbnb. Trzeba po prostu tu przyjechać i wejść na tą recepcję albo użyć ich oficjalnej strony internetowej, zadzwonić i zarezerwować. No i dlatego też nie dojeżdżaliśmy, bo byliśmy z tymi walizkami, nie wiedzieliśmy jak to będzie, bo mieliśmy w planach, żeby tu zostać i zobaczyć jak to wygląda. No ale ze względu, że to nie było takie hop siup, no to tego nie zrobiliśmy. Ale może, że jak zostaniemy jeszcze noc dłużej, to dlaczego nie? Aha, zobaczcie, tak. Kamienny wielki hotel, no. Nieźle to wygląda. Obok rzeki, której już tak za bardzo dużo nie ma, ale jeszcze strumień jest. Zobaczcie, jak te sklepy wyglądały w XVIII wieku. Na drodze jedwabnego szlaku. Aha, i tu jest ta hałwa. To jest ta hałwa, bardzo popularna. Wszekie, pan już się śmieje ze mnie. Salam. To jest jedno chyba z najpopularniejszych miejsc, jak widzimy. Otwarte w 1842 roku. No i do dzisiaj funkcjonuje. This is hałwa place. Także idziemy. Idziemy sobie. Salam. O, zobaczcie, to jest ta hałwa, która jest typowa dla szeki. Ten kształt cyrku. They all different flavor? Nie, za fikrze to jest szafran, no? Halwa. Halwa? Nie. Halwa. Kare. Korea. Yes, yes. Harocho football, yes. Everybody knows. I remember food, this German. Yeah. Yeah. O, zobaczcie. Prowadzone z pokolenia na pokolenie. You can try. Oh. Oh. I couldn't. No, tak. Aż się boję zobaczyć jak to ocieka w miodzie w ogóle. Z szafranem, orzechy. Nie jest to takie słodkie jakby się wydawało. Ale jest bardzo słodkie. Mamy. Very good, very good. How to order? I think so they sell box like this, no? Mm. Yeah. Okay. Wow. I have with the pack. Mm-hmm. Some macadamia. And the honey. No, this is better. Yeah, better. Too much sweet. Oh, sour, sour. No. It's bitter notch with some. No, to nas osłodzili tutaj. Że muszę szybko to zredukować jakoś kawą, bo cukier jest o dużo za wysoko. No, it's okay. Thank you. Widzicie? Bardzo mili, bardzo gościnni. Salam. Dobra, hałwa zaliczona. Jest tak bardzo słodko teraz, tak cukier podskoczył. Miejsce przecudowne, przemili panowie. Tu mamy kuchnię. Od razu kotek skoczył na Lucy. Co maleńki, szukasz? He just jumping on me. Oh, yeah. Idziemy. Oh, that's the coffee. And this is the symbol, no? Is the buka, no? Buta. Buta.
Widzicie? Taki symbol tutaj. To w Azerbejdżanie nazywa się buta. Teraz stał się bardzo popularny i dodaje wszędzie. Na ubrania, na firaneczki, obrusy, dywany. Buta jest takim znakiem ich rozpoznawczym. Coś jak w Polsce te folklorystyczne, tak, nasze kolorowe kwiatki. No i oczywiście granat. Granat musi być. Granat jest ich też firmowym znakiem. A to dlatego, że przypomina im ogień. A że jest to kraj ognia, to granat wspaniale się wpasowuje w to.